Co ważne, otrzymaliśmy pozytywną opinię od Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu, ale również pozytywną opinię w zakresie wniosku Komisji Rewizyjnej, to już Rady Miasta, bo Komisja Rewizyjna zawnioskowała o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu. I również z tym wnioskiem zgadza się Regionalna Izba Obrachunkowa. To jest taka rzecz, która towarzyszy nam co roku, że Regionalna Izba Obrachunkowa bada sprawozdanie budżetowe i my co roku otrzymujemy tą treść o pozytywnej opinii co do wykonania budżetu. Natomiast ja to mówię w kontekście tego, że w tym roku rząd nie otrzymał takiej opinii pozytywnej od Najwyższej Izby Kontroli, więc jednak ma to swoje znaczenie, bo my taką opinię otrzymaliśmy i będą radni jeszcze raz się z nią zapoznawać przy okazji sesji. Jak się układa w Opolu? Macie Państwo zestawienie ostatnich 12 miesięcy z wydarzeniami, które w 2022 były najważniejsze albo istotne z perspektywy życia w mieście. Ja pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę na kilka, bo one były albo niespodziewane, albo ich waga, albo jedno i drugie waga i niespodziewaność jest niezwykle ważna. Po pierwsze, konflikt ukraińsko-rosyjski, napaść rosyjska na Ukrainę. Luty i nie ma co ukrywać, spore zaangażowanie miasta w pomoc uchodźcom, ale to również konsekwencje gospodarcze, które budżet miasta odczuwał, czyli wzrost cen energii, prądu, ciepła, inne zawirowania, czyli inflacja, która też temu zjawisku towarzyszy. Na pewno czerwiec, czyli start budowy Stadionu Opolskiego. Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, bo to takie miłe i sympatyczne wydarzenie, czyli oddanie do użytku przedszkola na Malince. Pierwsze od lat budowane przedszkole, które w listopadzie w zasadzie doczekało się pierwszych dzieci, które tam zaczęły chodzić. I końcówka roku, czyli oddanie Centrum Przysiadkowego przy ulicy 1 Maja. To, czym się my chcemy pochwalić, to jest taka ważna rzecz dla miasta z perspektywy właśnie stanu miasta i opiniowania tego, jak się w mieście żyje. Saldo migracji. Saldo migracji, które, jak widzicie Państwo, od 2016 roku podlega radykalnym zmianom, a w zasadzie już od 2015 roku ten trend się rozpoczął. Więcej mieszkańców do Opola przybywa niż z niego wyjeżdża. W 2017-2007 roku z Opola wymeldowało się 671 osób. W 2008 498 osób. To są wymeldowania na stałe. Czyli to było bardzo duże tempo tracenia mieszkańców. Tymczasem w ostatnich latach to saldo migracji jest in plus. To bardzo cieszy. To saldo migracji jest in plus i to jest ta pozytywna zmiana, która pokazuje, jak się w mieście żyje. Do Opola się nie tylko przyjeżdża, ale również tu rodzi się dzieci i myślę, że jest to też efekt wysokiej jakości życia obserwowanej w Opolu. Ranking, szczególnie przywołam ranking PAP-u, bo był to ranking obejmujący 2,5 tysiąca samorządów w Polsce. Zazwyczaj jesteśmy lokowani na wysokich miejscach, ale często w porównaniu do miast na prawach powiatów w tej wyodrębnionej kategorii, tutaj mamy porównanie jakości życia w całej Polsce. W rankingu PAP-u dominują miejscowości, bo ten ranking znam w szczegółach do sprawdzenia, dominują miejscowości takie obwarzękowe, jeżeli chodzi o jakość życia, czyli Kobierzyce, Tarnowo Podgórne. To są takie miejscowości, które żyją infrastrukturą wielkiego miasta, metropolii, przy której mieszkańcy się osiedlają. Dlatego cieszy mnie to, że Opola akurat nie jest miejscowością obwarzękową, a jesteśmy tu na 19. miejscu w Polsce, więc jest to bardzo, bardzo wysokie miejsce. Wśród miast na prawach powiatu przed nami jest tylko Warszawa i Wrocław. To, co też obserwujecie Państwo, liczba oddanych mieszkań. Zobaczcie, z jakim boomem mieszkaniowym mamy do czynienia w Opolu. Nie mówię o tych mieszkaniach TBS-u, chociaż tych też dużo oddaliśmy, bo w tej chwili będzie to zaraz z Winowem prawie 500 mieszkań, a kolejne w drodze, ale tu jest liczba w ostatnich latach oddawanych mieszkań. To pokazuje, że ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, nie tylko mają gdzie oddać, gdzie zapewnić sobie opiekę nad dziećmi, nie tylko mają wysokość jakość życia, ale mają po prostu gdzie się osiedlić. Nie? Te mieszkania powstają bardzo dynamicznie. To dla nas jest też wyzwanie, bo my musimy budować drogi osiedlowe, oświetlenie, budować różne rozwiązania takie jak przedszkola, żłobki, szkoły.
czy po prostu takie domy kultury dzielnicowe, ale dzięki temu miasto się rozwija i to jest tego potwierdzenie. Zwróćcie Państwo uwagę, mówimy o roku pandemicznym i tak dalej, to też pokazuje, że w mieście jest praca i się coraz więcej produkuje, coraz więcej się wytwarza. To też ciekawe. Też ciekawe w kontekście tego, że przez wiele lat miasto było postrzegane raczej jako miasto urzędnicze, akademickie. Tymczasem przez wiele różnych działań związanych ze strefą ekonomiczną i nie tylko powstało bardzo dużo miejsc w sektorze przemysłu i to też wpływa na kondycję miasta i na rynek pracy. Stąd niska stopa bezrobocia. Stąd całkiem solidne poziomy wynagrodzeń. No i co ważne, skąd bierzemy pieniądze na inwestycje? Bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych. Szacujemy, że będzie to nawet do końca roku 1 mld zł środków zewnętrznych. To jest równowartość 5 lat PIT-u, który trafia płacony przez mieszkańców do kasy miasta. To jest bardzo duża kwota. 5 lat pracy całego Opola trafiło do budżetu miasta na różne inwestycje ze środków zewnętrznych i stąd miejsce w tym rankingu jesteśmy w tym wypadku na drugim miejscu, bo to lata 2014-2021 ranking wspólnoty, ale myślę, że w ostatnich paru latach jest to już miejsce pierwsze. Miasto jest w dobrej kondycji, jeżeli chodzi o finanse. Bada to Fitch i o tym za chwilkę też powiem. Pozyskaliśmy bardzo dużo środków zewnętrznych na potrzebne dla miasta inwestycje, bo powstało Centrum Dialogu Obywatelskiego, powstało Centrum Aktywizacji Społecznej, dziesiątki innych rzeczy, z których mieszkańcy mogą korzystać. Dzięki środkom zewnętrznym możemy finansować te inwestycje. Firmy wchodzą do naszej strefy ekonomicznej i to też jest potwierdzenie dobrej kondycji i funkcjonowania miasta. Zeszłoroczny budżet udało nam się zrealizować, nie zwiększając zadłużenia miasta. To zadłużenie jest takie samo jak na poziomie roku 2021, czyli wynosi 495 milionów złotych. Wydaliśmy w zeszłym roku na inwestycje około 225 milionów złotych. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na realizację tych inwestycji, stąd takie wykonanie. Dochody budżetu miasta generalnie spadły o kilkadziesiąt milionów, ale to jest efekt tego Polskiego Ładu, tego, że doszło do obniżki podatków, w związku z tym mniejsze transfery z PIT-u zyskaliśmy jako miasto niż miało to miejsce jeszcze 2-3 lata temu. No i to nie ma co ukrywać, jest wyzwaniem i jest kłopotliwe dla miasta, bo jednocześnie przy wysokiej inflacji rosną ceny realizowanych usług, inwestycji na rzecz miasta, które są. Co udało nam się w 2022 roku zrobić? Skończyliśmy Centrum Świadkowe, w grudniu doczekaliśmy się otwarcia jeszcze przed świętami. Jestem bardzo zbudowany tym, jak to centrum jest, jak ono funkcjonuje. Potem Centrum Świadkowe Opole Główne. Też obiekt oddany pod koniec roku do użytkowania. Tam cały czas trwają prace przy placu, więc jeszcze nie mamy ostatecznego kształtu tej inwestycji, ale stare budy zastąpiliśmy nowym, zadaszonym centrum przysiadkowym. Oczywiście doszły dodatkowe funkcjonalności, taras zielony, który jest, neon, witamy w stolicy polskiej piosenki, przede wszystkim ponad 300 miejsc parkingowych, które są, nie mówiąc o tych lokalach, które są zagospodarowywane w tej chwili i służą do obsługi centrum. Autobusy, pierwsze elektryczne autobusy, które przyjechały, Pierwsza piątka, ale też pantograf, który szybko ładuje. Kolejny slajd to akwarium. Myślę, że pod koniec roku będzie okazja zaprosić Państwa do akwarium i obiekt, który jest ważny dla ogrodu zoologicznego, też finansowany ze środków zewnętrznych. Ważny dlaczego? Dlatego, że myślę, że więcej osób w ciągu roku, szczególnie w okresie zimowym, zachęci do odwiedzania zoo. Dom Pomocy Społecznej, ważna inicjatywa. W tym roku jest taki główny nacisk na wykonywane prace, ale rozpoczęło się już to w zeszłym roku. To jest stan obecny, dlatego trochę taki wyprzedzony, niezaawansowany. Przedszkole na Malince, wykupy gruntów i nieruchomości w różnych częściach miasta, choćby takie jak pod przedszkole, które budujemy na Krapkowickiej. Tężnia to teraz będzie, która się cieszy ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Ścieżki rowerowe, rokrocznie realizowane, rozwijane. Kolejne przedszkole na Krapkowickiej, sala namiotowa, hala namiotowa przy PSP 30 w Mielowicach. Rolkostrada to budżet obywatelski, place zabaw również i cały czas wypłacamy dotacje
dotacje dla tych, którzy chcą zmienić źródło ciepła w swoich domach. Rok trudny, jeszcze raz, konflikt zbrojny, chaotyczny wzrost inflacji, nieprzewidywalny wcześniej, jednocześnie wzrosty kluczowych dla samorządu cen ciepła czy prądu, które są, ale cały czas bardzo ambitny plan inwestycji, który zrealizowaliśmy na 225 milionów, więc stan miasta, myślę, można ocenić na, tak jak mieszkańcy, na bardzo dobry. Chociaż oczywiście, jeszcze raz to podkreślę, przychodzi nam działać w trudnych warunkach, trudniejszych niż jeszcze parę lat temu. Myślę, że to również się przeniesie na rok 2023.